Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy uczniowie klasy 5, dzisiaj przypada nam katecheza zdalnego nauczania. Chciałbym, aby nam ta katecheza przebiegła sprawnie. Dlatego oto nagranie, które kieruję do Was. Najpierw rozpoczniemy modlitwą przed nauką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas spoczytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj będziemy mieli temat Odkrywam wartość zbawienia w katechizmie, katecheza 36. O tutaj przedstawiam, żebyście sobie mogli z łatwością odnaleźć w katechizmie. Tak, myślę, że wystarczy. I do tej katechezy ćwiczenia również temat 36. Odkrywam wartość zbawienia, strona 84 w ćwiczeniach. Podstawowym tekstem, na którym dzisiaj chcemy tą katechezę opierać, to jest przypowieść o skarbie i perle świętego Mateusza. Macie tam odnośnik na 105 stronie w katechizmie. Mateusz 13, 44 do 46. A ta przypowieść jest krótka, ale bardzo treściwa. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. A więc króciutkie trzy zdania, a dwie przypowieści o skarbie i perle. To na początek, żebyśmy mieli w pamięci te słowa, do której tutaj będą te treści katechezy. Ja przeczytam, żeby wszystkim ułatwić treść tego, co znajdziemy w katechizmie. Do Jezusa przychodzili ludzie sprawiedliwi, szczerze nawracający się, zmieniający swe postępowanie. Byli gotowi zmienić swe życie, a nawet poświęcić je dla Królestwa Bożego. Ludzi, którzy są gotowi cierpieć prześladowanie dla sprawiedliwości Królestwa Bożego, Pan Jezus zapewnił, że osiągną szczęście życia z Bogiem na całą wieczność. Pan Jezus, karmiąc nas swoim ciałem w Komunii Świętej, umacnia nas w dawaniu świadectwa przynależności do Królestwa Bożego. A tutaj to błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Mamy też tutaj tekst piosenki religijnej. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. I na drugiej stronie, tam gdzie mamy tą perłę, a właśnie widzimy taką muszlę. Jeżeli do takiej żyjącej muszli, gdzie jest żyjąca, no musicie mi podpowiedzieć,
Jak się nazywa ta żyjąca w muszli istota? No? Kto już znalazł odpowiedź? Można ją będzie napisać na... w odpowiedzi. Już mam. No ciekawe, czy już zgadliście. Małża. Małża. O, jeżeli tam się dostanie do środka jakiś pył, piasek, jakaś grudka jakiegoś materiału, o, to wówczas taka małża wydziela taką otoczkę, taką ślinę, która potem twardnieje i przemienia się w taką perłę drogocenną, poszukiwaną. Im większa, tym jest cenniejsza, tym jest droższa. O, i dlatego Pan Jezus, znając tę prawdę, znając poszukiwaczy pereł, mówi przy powieści o tym, odnosząc te dążenia tych ludzi, poszukiwaczy, do Królestwa Bożego, dla którego warto wszystko oddać, żeby to Królestwo zdobyć. Przeczytam jeszcze tutaj kilka słów wyjaśnienia. Zbawienie drogocenną perłą. W przypowieści o skarbie i perle, przeczytaliśmy przed chwilą tę przypowieść, Pan Jezus mówi o wartości Królestwa Bożego i zbawienia. Porównuje je do drogocennego skarbu, jakim w ówczesnym świecie były perły. Zbawienie jest dla człowieka taką drogocenną perłą. Niektórzy ludzie skarb Królestwa Bożego znajdują niespodziewanie, a inni muszą go wytrwale poszukiwać. Odkryciu temu towarzyszy radość, która czyni możliwym przekazywanie wiary innym, a nawet znoszenie prześladowań. I w ćwiczeniach mamy tutaj napisać: Królestwo Boże podobne jest do, i korzystamy z tych przypowieści, które Pan Jezus nam powiedział o Królestwie Bożym, któreśmy dzisiaj zapoznali. A więc jaka powinna być prawidłowa odpowiedź? Królestwo Boże podobne jest do... No, już macie gotową odpowiedź? Do... drogocennego skarbu, jaki znalazł człowiek w roli, i do drogocennej perły. O, takie porównanie tutaj powinno być umieszczone. Królestwo Boże podobne jest do drogocennego skarbu albo do drogocennej perły. Potem mamy drugie pytanie. Wyjaśnij, dlaczego odnalezieniu Królestwa Bożego towarzyszy radość. I tutaj bym czekał na wasze odpowiedzi, które mi prześlecie na tą stronę, którą za chwilę tu uruchomię i prześlę wam ten filmik. Z tym nagraniem. Zadanie domowe. Narysuj albo wklej ilustrację, w jaki sposób możesz przyznawać się do Jezusa Chrystusa. Myślę, że tutaj macie bardzo dużo odpowiedzi. Idę przed Kościołem, wstępuję na nawiedzenie do Najświętszego Sakramentu. Na chwilę zmówię tam Ojcze Nasz i idę dalej. Żegnam się przed Kościołem, modlę się rano, modlę się wieczór. Można narysować albo napisać, jak się modlę przy ołtarzyku domowym, jakie te są modlitwy, czy odmawiam różaniec codziennie, ten dziesiątek, czy nie zapomnieliście, kogo macie wylosowanego,
na ten czas, no trochę się przedłuża, ale modlcie się tak, jak żeście sobie wylosowali. Chyba że macie jakiś sposób przekazania informacji, to bardzo proszę, we własnym zakresie możecie się porozumieć i wymienić sobie tajemniczki. Tak. No i wiele jeszcze innych sytuacji. Co uczyniliście drugiemu, to mnie uczyniliście, mówi Jezus. A więc jak pomagam drugiemu człowiekowi, jak się modlę choćby teraz o ustanie tej zarazy koronawirusa. No i dużo, dużo tu przykładów macie do rozwiązania, do zapisania, do namalowania, do tego zadania. Nie ma problemu. A więc myślę, że z tą katechezą sobie doskonale poradzicie w tym czasie, który nam zostaje. Ja na razie kończę, żeby ten filmik wywołać i przesłać do Was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na zakończenie pomodlicie się modlitwą również. Dzięki Ci Boże za światłość tej nauki. Daj nam, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeżeli zdążę, to jeszcze prześlę Wam filmiki. One są już na Mała Fatima Korzeniów. O patronach na czas epidemii, a więc takich osób, które w takich okolicznościach żyły, poświęciły życie dla dobra drugich, ratując chorych, niosąc pomoc potrzebującym. Ale myślę, że już część z Was z tymi filmikami się zapoznało. Jak zdążę do tego czasu, kiedy mamy rozpocząć katechezę, a więc mamy ją rozpocząć o 8:40. Jeszcze mamy 23 minuty. Myślę, że prześlę tą katechezę przynajmniej do Was, a jeżeli zdążę, to też i filmiki. Szczęść Wam Boże!